Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj witam się z wami bez makijażu, a to dlatego, że będzie filmik i fajny filmik. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż tanimi kosmetykami z drogerii. Będą to kosmetyki nawet poniżej 10 zł, ale umówmy się, że będą to kosmetyki do 10 zł. Ja starałam się wybrać z drogerii stacjonarnych, z Rossmana, z Natury, ale również mam kilka kosmetyków z drogerii internetowych, takie kosmetyki, które były za 10 zł lub poniżej 10 zł. Także mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. No i będzie to moje pierwsze wrażenie w sumie z niektórymi kosmetykami, więc przetestujemy sobie te kosmetyki razem. Także co, jeśli jesteście ciekawi, jak dzisiaj będzie wyglądał mój makijaż tanimi jak barszcz kosmetykami, to zapraszam Was do oglądania dalej. Twarzy zdążył mi się już wchłonąć krem, więc nakładam bazę. Dzisiaj będę nakładać bazę z Liren, jest to No Redness. I ja już z tą bazą miałam styczność, ja już ją nakładałam, także wiem jak, co ona robi, co daje, także zobaczcie, jest zupełnie zielona. Ja ją kupiłam w Rossmanie na promocji, ona była za 9,99, także idźcie szybko do Rossmana, jeśli lubicie tą markę i kupujcie. Baza nie tylko bardzo ładnie koryguje zaczerwienienia, ale również wygładza ładnie twarz, jest taka jedwabista. Także tą bazę Wam naprawdę polecam, szczególnie na tej promocji. I jest jeszcze żółta rozświetlająca i różowa eliminująca chyba widoczność porów. Ale ta zielona jest super. No to teraz przyszedł czas na podkład i mam coś dla mnie nowego. Ja nigdy w życiu nie miałam tego podkładu. Jest to Pierre Renée Skin Balance. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze go w opakowaniu. Wybrałam Pierre Renée, ponieważ ta marka jest tania, ta marka jest ogólnodostępna. Kupiłam ten podkład w Naturze, on również był przeceniony. Kosztował chyba 8,99, także naprawdę był niedrogi. Ja mam odcień 20 Champagne, czyli wydaje się jasny. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. I to jest Skin Balance Cover, czyli pewnie będzie kryjący ten podkład. Także jedziemy, zobaczymy jak się będzie prezentował na twarzy. Okej, podkład mam nałożony i powiem Wam szczerze, że wygląda strasznie. Strasznie się go nakładało i on po prostu, nie wiem, on się ciastkuje, on schodzi. No i ja mam wrażenie, że on się zaraz zroluje z tej twarzy. Nie no, koszmar jakiś. Po prostu, widzicie, same plamy mam. Po prostu męczyłam się, już zrobiłam Wam na przyspieszeniu nakładanie tego podkładu, ale jeszcze wyłączyłam kamerę i go przez, naprawdę chyba przez 10 minut wklepywałam miejsce po miejscu i po prostu jego się nie da ładnie nałożyć. No masakra jakaś, po prostu mam nadzieję, że Wy to widzicie, jak jest nierównomiernie. No po prostu dotknęłam palcem, a on schodzi. Autentycznie, no pierwszy raz coś takiego widzę. Nie no, ten podkład to jest, nie będzie mój ulubieniec, masakra jakaś, dajcie znać, czy Wy go używałyście i co Wy o nim sądzicie. No nakładałam go gąbką, to powinno być idealne po prostu nałożenie, nie żadnym pędzlem. Nie podoba mi się ten podkład i w ogóle jest taki klejący. Nie no, masakra, myślałam, że będzie lepszy. Okej, muszę się teraz zmatowić, bo ten podkład się strasznie klei, jakiś taki jest, ach, nie no, masakra z tym podkładem. I mam tutaj puder z Eco Cery ryżowy, ja go kupiłam znowu za 9,99, wszystko za 9,99. I on był chyba w Naturze przeceniony z tego, co pamiętam, także jadę sobie tutaj delikatnie, muszę się zmatowić. Ja już miałam styczność z tym pudrem. Także ja jestem z niego, powiem Wam, zadowolona. Znaczy szału nie ma, ale, da się przeżyć. Fajnie, tak powiem Wam, matowi skórę, mi nie bieli jakoś tej skóry. Słyszałam różne opinie, natomiast u mnie jakoś tak, no nawet dobrze się sprawdza. Także jak widzicie, o, usunął jakieś świecenie, także jest ok. Dobra, teraz korektor pod oczy i tutaj mam dwa korektory. Tutaj mam Bez Hypoallergenic tej serii. I Liren No Dark, czyli korektor rozświetlający pod oczy. Myślę, że nałożę sobie obydwa, bo no zobaczymy. Jak będzie ten Liren fajnie krył, to zostawię tylko ten Liren, a nie będę dokładać tego z Belle. Także zobaczymy. Najpierw nakładam Liren.
No i kryję tak sobie, ten Lirean bardziej rozświetla, więc nakładam Belle Hypoallergenic. Ok, teraz chcę się troszkę przybrązowić, troszkę rozświetlić, więc mam tutaj paletkę wielozadaniową znowu z Pierenę. Mam nadzieję, że będzie lepsza niż ten podkład. No i to jest, słuchajcie, paletka zarówno do twarzy, jak i do oczu. Proszę bardzo, ja tej paletki jeszcze nie używałam i zaraz Wam podam numerek, bo nie wiem, jaki to jest numer, czy to jest jedna paleta, nie mam pojęcia. No po prostu tak ją, słuchajcie, z półki wzięłam i znowu mam ją z natury. Kurczę, jak znajdę Wam numer tej palety, to dam Wam na dole w opisie nazwę. I tutaj mamy taki, jak widzicie, róż ze złotymi drobinkami. Tutaj mamy matowy bronzer. Tutaj mamy fajny taki, powiedziałabym, rose gold cień. I tutaj mamy, słuchajcie, matowy, beżowy, no może taki troszeczkę satynowy, bym powiedziała, ale fajnie się nada do rozświetlenia tutaj kości policzkowych, ale też do nałożenia na całą powiekę. Więc wyglądają fajnie te cienie. Mam nadzieję, że też będą fajnie, będzie się fajnie z nimi pracować, będą fajnie wyglądać na twarzy. Także co, ja sobie nakładam ten róż i ten bronzer. Dobra, wygląda spoko ten puder. On jest taki bardziej konturujący, taki ciemniejszy ma odcień, więc nim się raczej nie opalicie, więc on jest do konturowania. Róż też bardzo ładny, taki delikatny, zobaczcie. No i teraz na koniec dam ten rozświetlacz. No i rozświetlacz też ładny. No i tak się prezentuje policzek. Jak widzicie, jest nawet nieźle. Powiem Wam, że nawet fajna jest ta paletka. Wszystko macie w jednym. Teraz pokombinuję sobie coś z tą paletką na oczach. Przyspieszę Wam to i po prostu pokażę Wam efekt końcowy. Okej, i coś takiego mam na oczach. Na całą powiekę nałożyłam sobie ten beżowo-satynowy cień. Później wykonturowałam sobie oko tym chłodnym, ciemnym brązem. I tutaj sobie, jak wiecie, zaznaczyłam załamanie po prostu powieki. Na środek powieki i na wewnętrzne kąciki nałożyłam sobie ten piękny odcień Rose Gold, taki ze złotymi drobinkami, naprawdę przepięknie wygląda. Mi się bardzo podoba ta paletka, serdecznie Wam polecam akurat ten model. Jak widzicie, zrobiłam sobie makijaż twarzy tą paletką, zrobiłam sobie cienie, no generalnie super. Dolną linię wodną zaznaczę sobie beżową kredką z Lovely. Jest to Nude Eye Pencil. Zobaczcie, ta kredka jest taka. Mam nadzieję, że będzie mięciutka, także zaznaczam sobie. Tuszować będę sobie rzęsy tuszem z Lovely Pump Up Mascara. Bardzo znana maskara, dużo dziewczyn ją poleca z taką, o widzicie, zakręconą szczoteczką. Dajcie znać, co o niej sądzicie. W ogóle słyszałam opinię, że po dłuższym stosowaniu tej maskary rzęsy wypadają. Dajcie znać, czy to prawda. Powiem Wam, że maskara bardzo fajnie wytuszowała rzęsy, rozdzieliła, pogrubiła, również wytuszowałam sobie dolne rzęsy. No i wygląda to, powiem Wam, nieźle. Także ja jestem zadowolona z tej maskary. Zapłaciłam za nią około 8,99 chyba w Rossmanie kosztuje. Także ta żółta maskara bardzo serdecznie Wam polecam. Okej, zostały nam usta i na usta chyba sobie nałożę którąś z kredek Golden Rose. Ja te kredki znam i uwielbiam, ale po prostu nie mogłam się zdecydować. Zdecydowałam na te kredki z Golden Rose. Ja mam odcień 12 i odcień 10 i to są, te oba odcienie są taki zgaszony róż. Ta jest ta kredka troszkę jaśniejsza, ta ciemniejsza. Myślę, że dzisiaj sobie wybiorę jednak tą dziesiątkę, troszeczkę ciemniejszą. No ja uwielbiam te kredki, no zresztą tak jak większość osób. No jak widzicie, pomadka jest pięknym wykończeniem całego makijażu. Mi się bardzo podoba ta pomadka na ustach, przepiękna i kosztuje około 9 zł. W szafach Golden Rose, ale również w internecie. Ja ją chyba mam ze sklepu Lady Makeup. No i co, jak Wam się podoba makijaż kosmetykami za mniej niż 10 zł? Mi się bardzo podoba, słuchajcie, jestem zaskoczona, że te kosmetyki tak dobrze wypadły. Generalnie z wszystkiego jestem zadowolona. Niezadowolona jestem z tego podkładu Skin Balance, bo po prostu porobił plamy,
jakoś sobie to dopracowałam później korektorem. Mam nadzieję, że jako tako to wygląda. Bardzo fajna, słuchajcie, jest ta paletka Pierre René. Naprawdę Wam polecam. No i generalnie super. No ja jestem bardzo zadowolona. W opisie na dole znajdziecie listę wszystkich kosmetyków, których dzisiaj użyłam w filmie. Postaram się znaleźć Wam numerek tej paletki. Także co, dajcie mi łapki w górę, jeśli taki film Wam się podobał. Dajcie znać, jeśli częściej chcecie oglądać takie filmy na moim kanale, to po prostu będę wyszukiwać dla Was tanie perełki z drogerii i nie tylko, i po prostu pokazywać Wam je na twarzy w akcji. Także co, napiszcie na dole w komentarzach koniecznie, jak Wam się ten makijaż spodobał i czy wśród tych tanich kosmetyków jest Wasz ulubieniec i co sądzicie o tym podkładzie, czy dla Was też jest tak koszmarny jak dla mnie. To co, żegnam się z Wami, buziaki, do następnych filmików.